Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny z mojej kanapy. Temat wiadomy, Denis Załęcki, jak wiecie, ostatnio naubliżał mi ciężko, mocno w wiadomości prywatnej. Nie będę powtarzał obelg, żeby tutaj nie powodować różnych blokowanek, cenzurowanek i takich tam utrudnianek w mediach społecznościowych, słuchajcie. Denis, nie przyjąłeś mojego wyzwania na twoje słowa, więc robię to jeszcze raz. Jestem gotowy odpalić w ciebie wszystko, co mam, postawić na jedną kartę za twoje ciężkie słowa. I podtrzymuję, więc podnoś łapę i bierz odpowiedzialność za swoje słowa, obojętnie w jakich warunkach. Obojętnie. Podaj tylko czas i miejsce. Rozumiesz to? Czas i miejsce za twoje słowa. To po pierwsze primo, a teraz po drugie ultimo. Do was, moi kochani obserwujący, żeby było jasne. Jak wiecie, Denis Załęcki bardzo się obnosi ze światem kryminalnym, bardzo się obnosi tym, że przynależał do podkultury więziennej, kiedy siedział, tak? Okej, człowieczyno z krwi i kości, ty w dziki ryj prawilniaku. Tylko coś mi się tu kuźwa fajnie zgadza, ziomal. Zapomniałeś, jak opuszczałeś zakład karny czy areszt śledczy, jakie masz obowiązki? Po opuszczeniu aresztu śledczego? Zapomniałeś, że masz zachowywać twarz człowieka grypsującego? Stawiasz rodzinę ludzi grypsujących w bardzo haniebnym świetle. Przynosisz wstyd rodzinie ludzi grypsujących. Ty dzisiaj prujesz się bezpośrednio do ludzi? To ty jesteś z ludźmi czy przeciwko ludziom? Pieścisz, feścisz czy agreścisz? Bo żeby się to nie skończyło, facet. Słonko świeci, deszczyk pada, człon do dziury się zakrada. Deszczyk pada, słonko świeci, człon do dziury szybko leci. Nie jeden poszedł w torbę na wolce za frajerskie numery. A ty co? Wyszedłeś, poukładałeś sobie ścieżkę zupełnie w sferze nieleżącej w świecie gdzieś kryminalnym i co? Liczysz, że już nie pójdziesz do puchy i nie odpowiesz za swoje słowa, za swoje czyny? Bydlaku, masz obowiązek zachowywać twarz człowieka grypsującego. A nie pruć się do ludzi, jak ostatnie bydło. Więc przywołuję cię do porządku. Nie będę ci obiecywał. Ale może, jeżeli nie zmienisz swojego postępowania, może pokuszę się o rozpisanie w twojej sprawie na trzy większe kryminały. Bo troszkę mało w tobie człowieka jednak, wiesz? Zgorzelec. Człowieczeństwo. Honor, godność, ambicja. Zawsze takt. I odważnie. Czy u ciebie, Denisku, któraś z tych cech występuje? Bo nie widziałem. Nie zwróciłem na to uwagi. Jeśli się mylę, to bierz tą soluwę. Pokaż wszystkim, że nie mam racji. Że jest w tobie choć troszkę człowieczeństwa. Bo to, co ty robisz, jest niedopuszczalne. I ludzie się na to nie godzą. Dzisiaj, kiedy człowieczeństwo jest zagrożone, kiedy człowieczeństwa jest tak mało, ty walisz ludziom kłody pod nogi? Żywy sabotaż. Zamach na człowieczeństwo. Na rodzinę ludzi grypsujących. Bydlaku, przywołuję cię do porządku. I wnoszę jak na wstępie. Wisisz mi soluwę, obojętnie gdzie i jak, za twoje słowa. I waż je.